Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Ego Draconis, czyli Divinity 2, moi drodzy, ulubiona seria, tak niewielu, a taka fajna gra niestety. I tak mało popularna. Słuchajcie, wpadłem na pomysł, że w ogóle to, co tam widzimy, to chyba ten kontynent, bo czyli chociażby fiordy, czy inne elementy, bo mamy tutaj wyspę, tutaj prawdopodobnie moglibyśmy dostrzec normalny, stały ląd. Nie wiem, czy to prawda, czy też nie. Ale mamy, słuchajcie, jeszcze tutaj dwie osoby, z którymi możemy porozmawiać. I mamy też quest na znalezienie jakiegoś marynarza. Więc dalej szukamy naszych kompanów. Jestem akademikiem. Historykiem, żeby być bardziej precyzyjnym. Blast and damn it! Is there no one here with some knowledge of alchemy? You can always talk to a plant. They're probably the only ones who will listen. Oh, jest alchemik jednak. Jeśli nie masz przynajmniej trzech doktoratów z odrębnej dziedziny alchemii, łaskawie się oddal. Czytanie umysłu. Cóż za impertynencję próbować poszukać najlepszego alchemika w Rivellonie. Chyba wiemy, kogo wybierzemy. Cóż, chyba już wiem, jaką podjąć decyzję. Zachowujesz się dość niegrzecznie, przyjacielu. Zdajesz sobie sprawę, że twój los spoczywa w moich rękach? A, więc ty, tak zwany smoczcy rycerz. Dobra, przepraszam was chwilę. No już jestem, przepraszam was za to bardzo. A, więc to ty, tak zwany smoczy rycerz. Nie sądzę, że choć przez chwilę uwierzę tobie albo temu małemu żałosnemu stworzeniu. To zbyt niedorzeczne, by godne było nawet przelotnego rozważania. Doprawdy, człowiek spotyka w życiu takie ptasio-muszczki, że zaczyna marzyć, by istniały jakieś przepisy regulujące odpowiednie interakcje towarzyskie. Ja pierdzielę. Czym zajmuje się alchemik, to już wiemy. Tak naprawdę masz doktorat z trzech różnych dziedzin alchemii? Tak naprawdę mam ich pięć. Jednak dopuszczam ich uczonych do... co? Dopuszczam innych uczonych do konfidencji, gdy obronią trzeci. Gdybym czym inaczej, mógłbym dyskutować tylko sam ze sobą. Choć przyznam, że odkąd zaczęliśmy tę rozmowę, zalety tego rozwiązania wydają mi się coraz bardziej pociągające. Strasznie arogancki. Czy wiesz, gdzie się teraz znajdujesz? A ty nie wiesz? Zgubiło się drogę do domu? Biedactwo. Pozwól, że cię oświecę. To wyspa strażnika. Starożytna ziemia. Dziś ongiś mieszkał Maxus i gdzie po dziś dzień uprawia się smoczą magię. Nim zapytasz, dodam, że Maxus to największy mag wszechczasów. I sądząc po jego tajemniczym zniknięciu, padł ofiarą własnych eksperymentów. Jestem pewien, że taka dawka wiedzy musiała bardzo obciążyć twój umysł, więc to koniec. Na dzisiaj żegnam, klaso. Drugi skandal nazywa się Alan. Znasz go? Nigdy o nim nie słyszałem. Znaczy to tyle, że albo nie jest alchemikiem, albo w życiu nie uważał nic bardziej skomplikowanego od mikstury na kaszel. Czym zajmuje się alchemia? Może coś zabawnego powie. Ciekawego. Rzadkie księgi zawierające receptury to cenny nabytek dla każdego szanującego się alchemika. Jeśli natkniesz się na nie podczas swoich wędrówek, radzę zanieść je do wieży. Cóż, muszę już iść. Nigdzie nie odchodź. Rozkazywać możesz swoim pachołkom, ale nie mnie. Dobra, wybierzemy jego na pewno. No mam jeszcze jednego typka. Witaj, wędrowcze. Życzę słonecznego dnia. Czytanie umysłu. Ta kula z bliźniaczkami w kąpieli kosztuje majątek, ale muszę ją mieć. Co? Ta kula z bliźniaczkami w kąpieli? Witaj, czyżbym podróżował na tym samym statku? Tak, w istocie. Nazywam się Turgoy. Jestem historykiem, marynistą, a także rozbitkiem na tej idiosynkratycznej wyspie pełnej cudów i dziwaków. Sądząc z twojego entuzjazmu, wyspa Strażnika to raj dla marynisty. To samo mówiłem moim kolegom z klubu pod rozbrykanym konikiem. Karsz ma pod rozbrykanym kucykiem, więc łacy pierścieni. Różne pierścienia.
Dalej. Masz całkowitą rację. Napisałem w życiu wiele prac na temat legendarnego pirata Ulfmara. Nie byłem jednym zwykłym piratem. Byłem także znanym odkrywcą. Pewnego dnia jednak zniknął jego statek i skarb wraz z nim. I już nigdy o nim nie słyszano. A potem odkryłeś coś na tej wyspie? Dokładnie tak. Szybko kojarzysz, młody człowieku. Widzisz ten wrak statku, tak dziwacznie usytuowany w koronie ogromnego drzewa? Założę się o swoją kolekcję kul armatnik zdobnych w erotyczne płaskorzeźby, że to statek Ulfmara. Tak, w rzeczy samej. Poznałem ten kadłub wszędzie. Pewnie bardzo chciałbyś wiedzieć, czy jest, co jest w środku. Jestem pewien, że jego skarb wciąż tam jest. Jednak najbardziej interesuje mnie księgi. W czasie swoich podróży na pewno zgromadził ich wiele. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś młodszy ode mnie znalazł chwilę czasu i zajrzał na ten wrak, ale obawiam się, że to niemożliwe. Musiałbym mieć skrzydła. Czym jest ten rozbrykany konik? To klub dla dżentelmenów w Valerocie. Miejscowi intelektualiści przychodzą tam wypić kufelek i podyskutować na różne tematy. Jednak obecnie prezes klubu to dziwny człowiek. Nazywa się Narcyz i jest bez reszty zakochany w sobie. Co za dziwak. Narcyz. Bywaj, Turgoinie. Miłego dnia. Dobra, więc od niego mamy zadanie, kwestik. Nie wiem, czy coś tutaj jeszcze będzie. A faktycznie, tam nie dostaniemy się chyba... A, traty budujesz. Tam chyba o tamtym statku mówimy. Próbujemy się tam dostać, słuchajcie, na pewno się spróbujemy. Miesięcznik Alchemika. W numerze Frank Hangil, jak się pozbyć jego smrodów i odnaleźć ukryte zalety. Ważysz napój miłosny, dodaj wydestylowany droxelytu czci cuda. Zabójcza eksplozja w Valerocie, bywalcy rozbrykanego konika nie przyznają się do udziału w śmiertelnym eksperymencie. Nagroda Alchemika Roku, największe talenty Rivellonu i ci, których należy unikać. W książce brakuje wielu stron, tylko jedny artykuł nadaje się do przeczytania. Nagrody dla Alchemika Roku. Najlepsza mikstura lecznicza Barbatosa z Nadrzecza. Trzeci rok z rzędu Barbatos zdobył najbardziej prestiżową nagrodę za swoją słodką, oleistą miksturę leczniczą. Wypróbowano ją na autentycznie rannym żołnierzu Alerotu i jej moc znowu zaskoczyła rywali. Rany zagoiły się w kilkanaście sekund, a pacjent poczuł się przepływ sił. Z najdłuższa księga do tej pory. Witalnych. Najlepsza mikstura ognistego oddechu, Jergo z Alerotu. Nowy zawodnik, uczeń sławnego Deodata. Sławnego Deodata, Jergo z Alerotu. Zachwycił publicznym, wypuszczając 17-metrowy płomień, po czym ustanowił nowy rekord. Pospalił też dwie pobliskie stodoły. Mikstura najbardziej oryginalnych skutkach ubocznych anonim. Ta powszechna, lubiana kategoria, jak zawsze, przyniosła kilka naprawdę zabawnych niespodzianek, jako że króliki doświadczone nie miały pojęcia, co je czeka po wypiciu danego napoju. W tym roku niezaprzeczalnie największe wrażenie wywarł na publiczności mikstura zmieniająca płeć i kolor skóry oraz zmniejszająca rozmiar. Zwycięzca nie ujawniał swojej tożsamości, a zanim zniknął na oczach pełnej niedowierzania publiczności, wydał następujące oświadczenie. Ktoś się tej cieczy cudownej napije, walc na pewno wroga nie pobije, lecz kiedy wzrostu będzie maleńkiego, jakże ogromny zda mu się dom jego. Najbardziej podejrzana receptura wywar Alana. Proszę, proszę, to jest chyba ten. To już drugie podejście do konkursu i pechowo dla niesławnego Alana. Drugie zwycięstwo w tej konkurencji. W porównaniu do zeszłego roku widać znaczne postępy. Tym razem żaden z próbujących nie miał dolegliwości żołądkowych, jednak nie zauważono też żadnych efektów pozytywnych. W związku z tym inni alchemicy zaczynają poważnie wątpić, czy Alan istotnie posiada, jak sam głosi, talent w tej dziedzinie. To jest chyba ten typek, który był tu.
Więc zdecydowanie weźmiemy Barbatosa i weźmiemy Wessona. Totem alchemika znajduje się w tym miejscu, więc wiecie co, ja się może od razu cofnę do niego i go zrealizuję. Tak myślę, tak mi się od razu wydaje, że to będzie najszybsze. Przecież popchniemy troszeczkę doświadczenie dzięki temu. I to nie jest tak daleko, żebym musiał to wycinać, moi drodzy, więc myślę, że zostaniemy już razem przez pewien okres czasu. Do końca let's playa. I do końca świata, już nigdy nie opuścicie tego kanału. Dobra. Mimo, że ten Redcliffe wydaje się całkiem spoko gościem, to ten Wesson będzie dla mnie cenniejszy z uwagi na to, że możemy pancerze zaklinać, a pancerze to chyba też tarcze. Więc dla mnie będzie sensowniejszy. Nie jestem typem postaci 100% nastawionej na atak. Dobra, weźmiemy, wybieram Barbatosa, najlepszego alchemika w Rivellonie. Niechaj jego mikstury przyniosą ci zwycięstwo. Choć tamten mógłby być zabawny. Ogrodnie, świetnie. Kryształ, klejnot. No tak zwykle doświadczenie. Trochę sobie naprawimy ilość doświadczenia, bo wydaliśmy na czytanie umysłu i dopiero jak widzicie mamy... mamy niedobór jeszcze w ogóle. 548. Czytanie umysłu za dużo pochłonęło. Ale tak czy siak, będziemy mogli sobie teraz sprawdzić tutaj resztę. Gdzieś tu powinien być jeszcze kolejny totem. Może gdzieś tutaj będzie, ewentualnie. Tu jest pokazane, że mamy chyba tego zaginionego marynarza. Gdzieś tu powinno być jeszcze jeden totem. No i mamy to statek Ulfmara. Okej. Okay. Gdzieś tam powinien być przy okazji następny, bo mamy jeszcze decyzję odnośnie zaklinacza i chyba trenera osobistego. I od czego był ten totem? Chyba zaklinacz, ale nie jestem pewien. Przy okazji, wiecie co? Jeszcze chwilkę się wrócimy, bo chciałbym z Wessonem pogadać. Bo ten rzucił mu jakieś wyzwanie, więc może... Może będzie jeszcze jakiś dialog. Przepraszam, się tak kręcę jak smród po gaciach, ale... możliwe, że będzie to coś ciekawego, czego jeszcze nie widzieliśmy. A niech, wiecie, no też odkrywam sobie tą grę razem z wami. Te dystanse też nie są jakieś specjalnie wielkie. Dosłownie 15-20 sekund podróży. Redcliffe drugi zaklinacz wyzwał swojego rywala na pojedynek płatnerski. Znajdziesz go nieopodal na plaży. Pojedynek? To chyba dobrze, prawda? Tak, udowodnisz wszystkim, jakim jesteś świetnym fałowcem. To dobry sposób rozstrzygania tego sporu. Chyba nie mogę mu odmówić, prawda? Tak, chodźmy do niego zaraz. O, super. Widzicie? Nie podjąłbym decyzję bez... Tak... Jezu, jak oni są szybcy. Tyś na pewno zaklinaczem jesteś, a nie tam... Sprinterem? Wow. To była najszybsza dwójka, para małżeńska, jaką w życiu widziałem. Przynajmniej za to wyżej skacze, niż oni szybciej biegają. Dobra, teraz save. I te walczcie o życie, jednym słowem. Zrozumiałem, że to pan jest drugim płatnerzem. Zgadza się. A zatem będziemy rywalami. A zatem miejmy to już za sobą. Obaj spróbujemy wykuć jak najlepsze miecze dla tych nędznych surowców, które mamy tu do dyspozycji. Zgoda? W porządku. Niech wygra lepszy. Boski, całe to kucie będzie istną torturą.
Tylko że Wesson się chyba specjalizuje w pancerzach, a nie w mieczach. Tak, to ładny mieczek. Wciąż jestem najlepszym płatnerzem w okolicy. Muszę przyznać, że wygrałaś. Ależ nie. Jestem pewien, że twój miecz jest równie dobry, a nawet lepszy. Obawiam się, że nie najdroższa. Nie ma się co oszukiwać. Ale nie, błagam cię. Potężny rycerzu, wybierz mojego męża. Może rycerzu potrzebuje zaklinacza, damulko, a ja właśnie udowodniłem, że jestem najlepszy. Wszystko w temacie. Mi się wydaje, że coś tu nie halo jest z tymi mieczami. Miecz Redcliffe'a. I miecz Wessona. Obrażenia w walce. Punkty wytrzymałości. Jest dobry, ale nie nadzwyczajny. Najnowsze dzieło sztuki Redcliffe'a. Zaiste wspaniały z niego kowal. Może on mu coś podłożył. Jeszcze chciałbym z tym pogadać na chwilę. Aha, nic mi więcej nie powiesz. Tylko że ten bardziej się specjalizuje w tych pancerzach, z tego co czytałem. Jeszcze muszę sobie zobaczyć w dzienniku. Myśl Wessona ujawnił, że znakomicie radzi sobie z wyborem pancerzy. No właśnie. A ten doskonały jest w wyrobie broni. To może na... Szkoda, że ty nie możesz wezwać go na pojedynek, żeby zobaczyć, czy pancerz jakiś zrobisz. Muszę iść, dobrego dnia. Dobra, słuchajcie, sprzedajmy sobie w takim razie jeszcze fanty u tego kupca. A tych mieczy nie potrzebuję oczywiście. To będzie na sprzedaż miecz Wessona, miecz Redcliffe'a. To zostaje. Miesięczny alchemik. To też. No i mamy jeszcze 16 miejsc. Dobra. No i mamy jeszcze troszeczkę miejsca. Dobra, słuchajcie. Najpierw jeszcze zastanowię się jeszcze i podejmę decyzję za chwilę, jak zgromadzę całą, jak sprawdzę tutaj całą mapę pozostałą, więc pójdziemy na razie w lewo i tym się zajmiemy dzisiaj. Może uda nam się dojść też do tej łodzi. Bardzo wysoko skaczemy, więc to może być nasz atut, który będę chciał wykorzystać. I jest jakaś skrzynia przy okazji. Rubin. I legenda Ulfmana, żeglarza i inne opowieści. Tom trzeci. To jest tom trzeci, to jeszcze musimy dwa znaleźć. Użyj. Gdy zbliżyliśmy się do wyspy, dostrzegliśmy ogromną wieżę, która zdawała się wyrastać z jej środka. Niebo ponad nią zmieniało barwę z ognistego szkarłatu poprzez krwistą czerwień do głębokiej czerni. I krążyło na nim coś na kształt wiru skalnych odłamków. Wydawało mi się, że budowla ta była nieruchomym tajfunem obdarzonym własną mroczną wolą. Nagle straciliśmy kontrolę nad statkiem, gorączkowo wysiłek sternika nie przyniósł żadnych rezultatów i z niewyjaśnionych przyczyn płynęliśmy teraz coraz szybciej i szybciej, kierując się prosto do brzegu. Część załogi wołała skoczyć do morza niż czekać na katastrofę. Niemal natychmiast pochłonęły ich bezlitosne fale, które niczym głodne bestie zdawały się radować ucztą, którą im zgotowano. Wysoka fala, a potem ciemność, kiedy się ocknąłem, wisiałem wysoko nad ziemią. Przed śmiertelnym upadkiem chroniły mnie tylko gałęzie uplatające moją prawą stopę. Ta skała na dole spostrzegłem roztrzaskane ciała kilku moich ludzi, na które już rzuciły się głodne wiwerny. Jednak jeszcze gorszy był widok duchów moich potępionych towarzyszy, unoszących się nad spokojną teraz wodą, powoli zbliżających się do wyspy. Oho. No dobra. Smutną historię. To jest taka jakby trochę droga bez powrotu, mi się wydaje, z tą wyspą.
Kojarzy mi się to z serialem Lost, Zagubieni. Dobra, tam są smoki do zabicia, a tutaj mamy chyba... Cóż. Chyba kolejny trener, tak mi się wydaje. Kenneth, to ty, prawda? Pogromca, który został smokiem. Jako prawdziwy pogromca nienawidziłbym cię, nawet gdyby mój los nie leżał teraz w twoich rękach. Czytanie umysłu. Pogromca w obozie na pewno już tęsknią za moimi zajęciami z technik magicznych. To prawda, że nauczono nas nienawidzić smoków, a teraz jestem jednym z nich. Jednak moje intencje są wciąż szlachetne. Cóż to za intencje, jeśli wolno spytać? Na zawsze uwolnić Rywelon spod panowania Damiana. Szczytne zamiary. Muszę przyznać, że nie są mi całkiem obce. Jaką rolę przeznaczyła ci wyspa? Twojego instruktora. Doskonale rozumiem, czemu wybrała właśnie mnie. Nigdy cię nie szkoliłem. Wielka szkoda. Ludzie, których szkoliłem, to dziś najlepsi z najlepszych. Spójrz choćby na Commander Road. To ją szkoliłeś? W każdym razie, chcę ci złożyć pewną propozycję. Wiem, że gdzieś na tej wyspie znajduje się mój rywal, kimkolwiek jest. Wezwę go na pojedynek, by udowodnić swoją wartość. Mój rywal to kapitan statku, który rozbił się niedaleko obozu. Rozumiem. Zatem nie ma czasu do stracenia. Udam się tam natychmiast. Okej, no kolejna rzecz. Zobaczymy, jak sobie będą radzić. Mam wrażenie, że ona go pokona, ale jeszcze chciałbym zobaczyć sobie dziennik. To czytanie umysłu. I... przydałby mi się informacja, w czym on jest dobry. Myśli Kenneth ujawnił, że znakomicie radzi sobie ze szkoleniem zdolności magicznych. Dobrze wiedzieć, że może być sojusznikiem, a nie wrogiem. Szkolenie zdolności magicznych. Nie wiem, czy zdolności magiczne będą mi jakoś specjalnie potrzebne. To zdolności wojownika mi się przydadzą, nawet w formie tanka. No zerkniemy, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy na miejscu. Kto jest kapitanem tego statku? Wzywam go na pojedynek. Chyba chciałeś rzecz, wyzwam ją na pojedynek. Cóż? Nie wiedziałem. Nie będę walczył z kobietą. To niehonorowe. Rozumiem, że jesteś moim rycerzem. Moim rywalem. Jeden z nas musi zginąć. Manierami, ale to nie czas ani miejsce. Broń się. Nie, błagam cię. Jestem pogromcą dłużej niż smokiem i znasz kodeks naszego bractwa. Przekonaj ją, by zaniechała walki. Twoje pobudki są bardzo szlachetne, ale pojedynek musi zostać rozstrzygnięty tu i teraz. Kapitanie muszą uszanować jego decyzję. Ona go pokona. Wypływa ze szlachetnych pobudek. Decyzja o tym, kto przeżyje, należy do mnie. Mam tylko nadzieję, że wybierzesz, proszę. Wybacz mi niecierpliwość, ale nie będzie, co ma być. Przynajmniej przyjmę swój los z podniesioną głową. Dobra, co mi jeszcze pokażesz? Powiesz? Powiesz mi cokolwiek? No nie, chyba będę musiał słuchać i się posiłkować troszeczkę z internetu, by zerknąć, który będzie mi bardziej potrzebny i kto mi tam przyniesie więcej korzyści. Nie będę się tam kierował tym, że ona jest kobietą, a on jest mężczyzną i tak dalej, tylko będę się kierował jedynie korzyściami płynącymi z jednego, jak i drugiej osoby. Okej, słuchajcie, sprawdźmy jeszcze jego obozowisko, bo tu może być jakieś fanty mogą być poukrywane, cokolwiek. Historia pogromcy smoków, część druga. Nie wiem, czy to już czytaliśmy, czy nie. Wkrótce w każdym dużym mieście powstał kapituła zakonu pogromców smoków. Większość kandydatów wywodziła się ze szlachty, ale szczególnie mężni żołnierze, także wspinali się po szczeblach hierarchii zakonu. Mała grupka żądnych zemsty rycerzy stała się w pełni rozwiniętym zakonem armią.
Na efekt nie trzeba było długo czekać. Smoczecz, cedele i fortece jedną po drugim padały pod naporem zmasowanych ataków i po zaledwie roku przeżyła jedynie garstka tych, którzy woleli się ukryć niż walczyć. Nieliczne szeregi smoków i smoczych rycerzy i tak przerzedzone już podczas Wielkiej Wojny nie miały żadnych szans w starciu z żądnymi ich krwi przeciwnikiem. To jest chlebek, możemy zabrać. O, jest totem. Się wyłonił. Dobrze. Chyba nic więcej tutaj nie znajdę. I ten totem służy do czego? O, hello. Mam wrażenie, że mi wzrosło obrażenia i to znacząco. Dobra, pogadajmy z tym totemem jeszcze. Wszelka umiejętność wymaga doskonalenia. Kto by ci służył? Hermos czy Hermosa czy Kenneth? Zacytuję później. Niezdecydowanie to słabość. Niegodna smoczego rycerza. Zara. Zrobię sobie tylko tutaj notatkę, że jest totem. A jeszcze posprzątam przeciwników. Epicki chowaniec, no proszę. Trochę podobne do tego, z czym walczyliśmy wcześniej. Albo naszego nawet chowańca. Teraz ciekawe, czy pytanie jest, polega na tym, czy my damy radę się dostać na górę. Na to drzewo. Chyba nie, bo to wymaga od nas bardzo taki... Uj, zaraz spadę tam na dół i będzie jeszcze gorzej. Przynajmniej nie widzę możliwości chyba tam dostania. Tutaj się nie da po tym. Albo może po tym korzeniu. Zobaczmy z drugiej strony. Muszę dokładnie się przyjrzeć temu miejscu. Ewentualnie zapiszę grę i wskoczę do wody, żeby zerknąć, czy tam się da. I co? Może spróbujmy tutaj po skraju przejść. Nie, chyba jednak nie. No, z tej strony na pewno się nie da. Ale, a co tam jest w ogóle? Wiecie co, jeszcze nigdy nie płynęliśmy, powiedzmy, tak daleko. To jest, chyba są te wiwerny. Gniazda wiwern. Jak się przynajmniej wydaje. Ale tam coś jeszcze jest. To słuchajcie, trochę naokoło pójdziemy. Wiem tylko, że z tej strony chyba nie ma możliwości wdrapania się na te klify. To będziemy szukać. Ale tutaj chyba też są po prostu jaja. I gniazda. Nie wiem, czy będzie coś ciekawego. Jeżeli nie, to wczytam grę. No i chyba nie ma absolutnie nic ciekawego. Może? A może jednak? A coś chyba jest. Nie, jaja wiwerny, ale nic jakiegoś specjalnie takiego przydatnego dla nas. No powiedzcie, że coś tu będzie. Jak myślicie, czeka nas coś na górze, czy nie? Podobno te wiwerny, wiecie, zabierają wszystko, co świeci, więc możliwe, że gdzieś tu będą jakieś skarby. Ale jeżeli to będzie kilkanaście sztuk złota, to raczej też wczytam grę, żeby już nie tracić czasu. Tu coś jednak jest. Skrzynia, żelazo, mikstura, opal. Wiecie co, to sobie jednak zostawię. Wygląda na dość sensowne. Poza tym jeszcze jest tu chyba więcej rzeczy. Skrzynia, zwłoki. Hmm.
Nie, no dobra, no to się w miarę przydało. Ale wrócę do was za chwilkę, jak tylko już, słuchajcie, no, uda mi się dostać ponownie na suchy ląd. Będę za chwilę. No i jesteśmy z powrotem, świetnie. Myślę, że sobie jeszcze, słuchajcie, w tym odcinku zbadamy może tą część do końca, bo zabijając wszystkich przeciwników i znajdując ostatni 100 temów. Tak, mam wrażenie przynajmniej, że będzie taki potrzebny. Doskonale. Obydwa załatwione. Tam jest ich sporo. Wiecie co, tutaj to już przyzwę chowańce. Moje duchy. Stać, stać mówię! Jestem niesmaczny, znajdźcie sobie kogoś innego. Hej, ty tam, na pomoc, czytanie umysłu. Na tej czaszce wieloryba coś się błyszczy. Ale nie mam zamiaru znowu oddalać się od obozowiska. Ty pewnie jesteś Elfri. Kapitan Hermosa, wysłałem po ciebie. Niech bogowie cię błogosławią. Pośpiesz się, proszę, bo zaraz mnie dopadną. Okej. Okay. Jak najbardziej. W życiu nie widziałem tak zajadłych bestii, ani nikogo tak zręcznego w walce. Co tu robiłeś? Te ruiny wyglądają interesująco, chciałem się trochę rozejrzeć. Potknąłem się o coś, co wyglądało jak kamień, okazało się, że to stara księga. Później usłyszałem warczenie, odruchowo uskoczyłem i schowałem się za zawaloną kolumną. Pani kapitan słusznie wspomniała, że jesteś niespokojnym duchem. Lady Hermosa to wspaniała kobieta. Muszę szybko wracać na Gwiezdnego. Proszę, weź tę księgę. Chociaż tak mogę ci się odwdzięczyć. Dzięki, przyjacielu. Wielkie dzięki. No i super. Mamy księgę. Dobra. Cóż to za księga jest? O, pewnie gdzieś tutaj już jest. Dobra. Tajemne notatki użyj. Trzymasz w ręku księgę otrzymaną od Elfrifa. Najwyraźniej jest to księga zaklęć nieznanego maga. Większość zaklęć to nie amatorszczyzna, by mógł się do niej ktokolwiek przydać, ale jedną z nich wygląda ciekawie. Najwyraźniej mag lubił pracować na zewnątrz, jednak wiatr przeszkadzał mu w jego staraniach, że nauczył się uciszać go zaklęciem. Fantastycznie, więc mamy sposób, słuchajcie, na uciszenie wiatru, którym się tutaj pojawia, przynajmniej przy tym grobie, no i wtedy będziemy mogli się do niego dostać. Ale w tym momencie ja wam podziękuję. Nie pamiętam oczywiście i nie wiem, gdzie jest ostatni 100 temów, więc to może być dość zabawne, żeby go znaleźć przede wszystkim. Ale dobra. Tutaj i tak podziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Myślę, że kolejny odcinek będzie już ostatnim z kategorii wyszukiwania tych towarzyszy. No i że ten również wam się podobał. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnej materiale. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Zapraszam do Patrona i też, że chcecie wspierać kanał. Dziękuję wszystkim patronom i zapraszam do sklepu Instant Gaming, oficjalnego patrona też. Oficjalnego sklepu, który jest sklepu, który jest oficjalnym patronem naszego kanału. Hej, papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.